Ojciec miał pewien sceptyczny stosunek do kobiet w archeologii. Nie do końca może, ale tak mówił do mnie: dziecko, co to nie jest zawód dla kobiety? Mówił, jak słyszał, jak ja mówię, że ja chętnie studiowała archeologię, z jednej strony widziałam dumę w jego obliczu, ale taką skrywaną, ale mówił, no, to nie jest zawód dla kobiety. No i właściwie trochę los pokierował właściwie późniejszą moją drogą. A mianowicie to, że wtedy nabór na studia był co 2 lata na kierunki humanistyczne. Uznano bowiem, że tych historyków sztuki, tych archeologów, prawda, etnografów za dużo, prawda, to wobec czego nie będziemy co roku robić naboru, tylko co 2 lata. I wówczas, kiedy ja uzyskałam świadectwo maturalne, to archeologia właśnie była w zamrażarce na ten rok. Więc były to studia, no zdecydowałam się wówczas na studia z historii sztuki, oczywiście poprzedzone egzaminem. To nie tak jak dzisiaj konkurs świadectw, tylko to był poważny egzamin, to był egzamin pisemny. Później był z historii pisemny i ustny z historii i ustny z języka polskiego, pisemny z języka obcego. Więc to były bardzo poważne, stresujące rzeczywiście takie egzaminy, ale ogromnie sympatyczne. Do dziś pamiętam tematy egzaminu ustnego z historii. A kto panią egzaminował? Egzaminowała mnie wówczas pani doktor Krzyżaniakowa, profesor Jadwiga Krzyżaniakowa z tego ustnego z historii. I pamiętam, jak dziś miałam takie 3 pytania. Kongres wiedeński, to było jedno pytanie. Drugie pytanie było pierwsze pytanie inaczej. Pierwsze pytanie było Wielka Rewolucja Październikowa. Drugie pytanie był Kongres wiedeński. Trzecie pytanie geneza miast w Polsce. Pani Krzyżaniakowa, wtedy nie wiedziałam, nie znałam jej przecież, no, odpowiedzi w dowolnej kolejności. Więc mówię sobie tak, no muszę zacząć od tego, co wiem najlepiej, czyli od genezy miast w Polsce. Geneza miast w Polsce rzeczywiście to był temat, który mi był bliski, bo wtedy się dyskutowało w ogóle, czy Gród jest już miastem, czy nie miastem. Była wielka dyskusja, która się toczyła przez środowiska mediewistyczne. Do mnie okruchy tylko tej dyskusji, że tak powiem, docierały, ale wiedziałam dosyć dobrze, co powinnam na ten temat odpowiedzieć. Kongres wiedeński miałam bardzo dobrze opanowany, bo miałam ten sam temat na maturze z historii, wobec czego utrwalił mi się już bardzo dobrze. Natomiast muszę powiedzieć, że Wielka Rewolucja Październikowa to katastrofa kompletna. Ja o niej nic nie wiedziałam. Nic. Co gorsza, nawet nie pamiętałam daty, muszę się przyznać. I gdyby nie siedzący obok mnie Adam Labuda, z którym byłam na jednym roku, to nie wiem, jak bym sobie z tym tematem poradziła. I mówię, Adam, błagam się, powiedz mi chociaż, bo przygotowywaliśmy się, ciągnęliśmy pytania, oczywiście przygotowywaliśmy się na takiej oślej ławce z boku do odpowiedzi. I mówię, proszę cię, powiedz mi, w którym to roku. Więc on mi rok przypomniał. Ja mu w odwecie, że tak powiem, z wdzięczności przypomniałam parę danych z ustnego, z polskiego, żeby mógł z kolei, bo on tam jakieś miał też takie pytanie, na które ja zdałam odpowiedź, a on trochę gorzej. No i zaczynam. Wielka Rewolucja Październikowa wybuchła w 1917 roku, a pani doktor Krzyżaniakowa, urocza kobieta, przerwała mnie i powiedziała: a proszę pani, a jakie były inne wielkie rewolucje europejskie? Kamień z serca mi spadł, bo oczywiście to wiedziałam, a o Wielkiej Rewolucji Październikowej myślę, że poza datą nic więcej bym nie powiedziała. No, historia czasów współczesnych nie była moją ulubioną dziedziną. Ja rzeczywiście historię średniowiecza lubiłam, a te czasy nam współczesne nie bardzo.